F jest funkcją liniową. W poniższej tabelce przedstawione są jej wartości, czyli w tej tabelce tutaj mamy x i f od x. Cztery inne funkcje liniowe są naszkicowane poniżej, czyli tutaj mamy układ współrzędnych i cztery różne proste. No i teraz pytanie jest o to, które z nich przecinają oś y ponad punktem przecięcia funkcji f. No, czyli musimy znaleźć, gdzie funkcja f przecina oś y i spośród tych funkcji a, b, c, d zaznaczyć te, których punkt przecięcia ma większą współrzędną y. No i trzeba zaznaczyć wszystkie te funkcje, więc ja przekopiowałem sobie tutaj do notatnika to zadanie. No dobrze, czyli mamy funkcję liniową. Wobec tego może naszkicujmy ją sobie tutaj, czyli tak, x równe minus 1, y równe 5, czyli tu jest ten punkt, jeden z punktów, potem 3 i minus 2, czyli raz, dwa, 3 i minus 2. No to dwa punkty już nam wystarczą, żeby naszkicować prostą, więc może naszkicujmy sobie mniej więcej tą prostą. No, jakoś mniej więcej tak. Czyli widać, że punkt przecięcia z osią y jest około 3. No, ale spróbujmy obliczyć ten punkt przecięcia. Więc tak, no, jakie jest nachylenie tej prostej, czyli delta y przez delta x. No to widzimy tak, że tutaj x nam przyrasta o 4, od minus 1 do 3, a y nam maleje o 7, prawda? Od 5 do minus 2, czyli delta y jest minus 7 dzielone przez 4, to jest współczynnik kierunkowy, jest minus 7 czwartych. No dobrze, to znaczy, że gdzie ta prosta przecina oś pionową? No w punkcie minus 1 ma wartość 5, no i teraz jak od minus 1 do 0 jest 1, czyli musimy się przesunąć z x o 1 w prawo, wobec tego y zmaleje o minus 7 czwartych, czyli punkt przecięcia f z osią o y to jest 5 minus 7 czwartych, czyli to jest 5 minus 2 i 3 czwarte, nie 2 i 3 czwarte, 1 i 3 czwarte, 1 i 3 czwarte, wobec tego to jest 3 i 1 czwarta. Czyli tu jest 3 i 1 czwarta, teraz zobaczmy kolejno te proste, więc tak, prosta B przecina w punkcie 7, to jest współrzędna y przecięcia. Prosta C, no w punkcie minus 1. Potem jest prosta D, która przecina w punkcie 2. No i prosta A, która w ogóle przecina w punkcie minus 8. No a nasza prosta przecina w punkcie 3 i 1 czwarta. Wobec tego tylko prosta B, tylko dla prostej B punkt przecięcia z osią Y ma większą współrzędną Y niż dla prostej F. Czyli wracamy, zaznaczamy prostą B i sprawdzamy odpowiedź doskonale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań i zdobywania punktów na naszym portalu.